Hej, grami gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak. Witam was w szóstym poradniku z serii Call of Duty Black Ops Cold War Zombies na mapie Mauerdertoten. No i słuchajcie, mordeczki, dzisiaj wam pokażę, jak ulepszyć Klausa na pierwszy poziom, czyli poziom podstawowy. Jeszcze jest do tego drugie i trzecie ulepszenie, ale to sobie zostawię na następny poradnik, dlatego że nie chcę przerywać tego flow. Idzie mi naprawdę zajebiście, jeśli chodzi o tworzenie poradników. Tak więc, żeby motywacja była jeszcze większa, dajcie łapeczkę w górę, bo wiecie, że jest to cenne naprawdę i wpływa znacznie na zasięgi. Także, jeśli ci się filmik spodoba, to daj łapeczkę w górę i lecimy z tematem. Pierwszym krokiem jest oczywiście włączenie zasilania i uruchomienia paka puncha, jak to zwykle bywa. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, bo oglądasz powiedzmy za rok i dopiero zaznajamiasz się z zombiakami, no to na moim kanale znajdziesz playlistę Mauerdertoten. Wszystkie poradniki dotyczące tej mapy będą w jednej playliście, także zapraszam cię na kanał i to tyle, lecimy z kolejnym krokiem. Drugi krok to zebranie trzech części potrzebnych do uruchomienia Klausa. Więc króciutko. Po odblokowaniu paka puncha w arenach śmierci kopiecie w stosach gruzu w poszukiwaniu anteny mikrofalowej. Następnie robicie zawróconego w pokoju 305 w tym miejscu, by zniszczył drzwi i odbieracie robotyczne ręce. Czekacie do rundy 10, by pojawił się soldat. Rozwalacie go i podnosicie baterię, którą upuścił. W poradniku numer 2 dokładnie omawiałem te kroki, więc jeśli coś jest niejasne, to odsyłam tam link pod koniec wideo. Trzeci krok. Macie już wszystkie części, więc możecie aktywować Klausa. Teraz musicie pozwolić Klausowi na zabijanie zombie, mniej więcej od 20 do 40 zombie. Za jedną aktywacją tego Klaus nie zrobi, więc będziecie musieli przynajmniej jeszcze raz go aktywować. W międzyczasie idziecie do fabryki ubrań i tam, podchodząc do stacji ulepszeń, montujecie wcześniej podniesioną antenę mikrofalową. Ta wykrywa, czy Klaus zabił już odpowiednią ilość zombie, czy nie. A widzicie to dzięki tym dwóm ekranom, które póki co świecą się na czerwono. Lecz gdy Klaus zabije określoną liczbę zombie, monitory zmienią barwy na zielony i to znak, że jest gotowy do ulepszenia. Bez anteny nie zobaczycie tego, więc może być tak, że montując antenę, monitory od razu zapalą się na zielono, bo Klaus wcześniej już zrobił swoje. Czwarty krok. Klaus jest gotowy do ulepszenia. Wzywacie go do stacji, ten do niej wchodzi i rozpoczyna się proces ulepszania. Dobrze jest mieć umiejętność kręgu ognia i najlepiej spapowany karabin, przykładowo AK-47 lub Cerberusa. Dlatego, że w tym momencie musicie bronić Klausa. I jest to naprawdę trudny krok. Z samym shotgunem będzie wam bardzo ciężko to wszystko pozabijać. Dlatego przygotujcie się jak najlepiej do tego etapu. Eliminujcie przede wszystkim zombiaki wyskakujące z okna obok, apostoły oraz gnębicieli jak najszybciej, gdyż wybuchając mocno skracają pasek zdrowia Klausa. Gdy czas upłynie, Klaus zostanie ulepszony. Poznacie to po takim samym wybuchu jak przy paka punchu. W tym momencie Klaus posiada ulepszoną broń. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zmienić jego wygląd oraz wydłużyć czas jego pomocy, koniecznie zobaczcie następne wideo. To by było na tyle, mordeczki. Mam nadzieję, że wam się poradnik spodobał. Jeśli tak, oceńcie go odpowiednio, skomentujcie film, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco. To tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.